Hej, 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 witam Was już w moim trzecim podcaście. Mówię już, a tak naprawdę to nie jest ich tak dużo, jak planowałam, powiem Wam, więc mamy chyba numer 3 lub 4, nie, prawdopodobnie 3. I słuchajcie, dzisiaj znowu troszkę luźniej. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak świat się zmienia pod względem, jak łatwo jest kogoś obrazić. Chciałabym troszkę porozmawiać na temat komentarzy pod moim filmem o sklepie Dolskiego. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Troszkę zaraz szybciutko też o tym opowiem, do takiego streszczenia i przypomnienia. Ale chciałabym właśnie porozmawiać o niektórych właśnie poglądach ludzi, jak wszystko, jak łatwo można ludzi teraz zranić. Troszkę o monetyzacji filmów na YouTubie, no taka pogadanka, mam nadzieję, że miło Wam się będzie oglądać, jak będziecie, nie wiem, kroić ziemniaki, obierać ziemniaki, robić pranie, cokolwiek robicie, jak słuchacie mojego podcastu. Czasu jak robię dużo więcej, zacznijmy od tej monetyzacji i to wszystko będzie wchodziło w jeden temat tak naprawdę, więc zacznijmy od tego, że od kiedy robię dramy i takie bardziej kontrowersyjne filmy o różnych dramach, o tym, co się dzieje, tak, na świecie i tam jakieś różne rzeczy, no to bardzo często, niestety, moje filmy są niemonetyzowane ze względu na to, że treści są nieodpowiednie. I nieważne, czy ja edytuję film 3, 4, 5 razy, czy wykreślę wszystkie słowa, które są złe, w nawiasie, słuchajcie, w nawiasie, no wiecie, złe, i zaraz Wam powiem, jakie słowa mogą być w ogóle złe, to nieważne, co zrobię, te filmy nie są monetyzowane, mój kanał rośnie, jest coraz więcej wyświetleń, chcę się poświęcić temu 100%, a tu filmy nie są monetyzowane, co oznacza, że nie ma na nich reklam, co oznacza, że ja naprawdę mam z tego zero pieniędzy. A YouTube jest tak jakby moją pracą na prawie pełen etat. Powiedziałabym, tak 80% swojego czasu pracowitego poświęcam właśnie na YouTube. No i szkoda, że właśnie te filmy nie mogą być monetyzowane, no bo to pozwala mi się rozwijać po prostu. No ale słuchajcie, dlaczego nie są monetyzowane? Bo treści są nieodpowiednie. Czasami pojawia się to, ta opcja niemonetyzowania pod filmami, których ja w ogóle nie rozumiem. Jeden z moich filmów, który nie był monetyzowany, to był filmik o Britney, w którym mówiłam o tym, co odpowiedział na tą całą sytuację jej ojciec oraz brat. W tym filmie nie było żadnych przekleństw, żadnej nagości, niczego moim zdaniem niepoprawnego, a film jest niemonetyzowany i przepraszam, ale darem przyszedł mi do pokoju i mi przerwał mój podcast, więc słuchajcie, nieważne co ja robię, te filmy nie są monetyzowane. W tym filmie z Britney nie widziałam naprawdę nic, co mogłoby być niestosowne, no i jest tak, coś takiego, że jak film jest niemonetyzowany lub limitowane są na nim reklamy, to tak właściwie znaczy, że nie będzie żadnych reklam. Można kliknąć coś takiego jak manual review i to znaczy, że człowiek ma obejrzeć fizycznie film i sam stwierdzić, czy ten film może być monetyzowany i można na nim zarabiać, czy nie. No ja to oczywiście robię za każdym razem, jak mi wyskakuje coś takiego. No i dostałam powiadomienie, że niestety nie, ponieważ ja promuję jakieś akcje terrorystyczne, więc no nie da się z tym kłócić, już się po czymś takim się nie da nic zrobić. Ja wolę wypuścić dla Was film, niż go nie wypuścić, tylko dlatego, że nie mogę na nim zarobić. No ale wiadomo, że jest, im więcej takich filmów się pojawia, to tym bardziej to jest takie, nie mogę aż poświęcać tyle czasu. No wiecie, no rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? No ale właśnie, taki film, że podobno nie jest odpowiedni dla reklamodawców, chociaż tam nic złego nie było. No i słuchajcie, ja tak sobie robiłam research na temat tego, dlaczego niektóre filmy są niemonetyzowane. Bardzo często właśnie jak dodaję, czy różne cenzury, czy coś, staram się używać zupełnie innych słów. To nawet ostatnio pod jednym z moich filmów o tych TikTokerach tyle było komentarzy, dlaczego ja wymazałam takie słowa jak seksualny. No, starałam się wymazać cokolwiek się da, aby ten film wyskakiwał jako ok dla reklamodawców, niż żeby znowu wyskoczył mi z pomarańczowym znakiem dolara. No i słuchajcie, robiłam sobie właśnie research, tak jak mówiłam, na ten cały temat, no i znalazłam, że podobno jest taka cała lista słów i stwierdzeń, które według YouTube'a i Google są niepoprawne i mogą zranić ludzi. I wiecie, jakie były tam słowa? Niektóre z nich to było takie słowa jak Bóg, religia, Jezus. No, takie słowa. I to podobno zależy jeszcze, jak Wy ich używacie. Jak używacie... Podobno YouTube wie, jak używacie tych słów i przedłużycie właśnie tych słów. Tam jest cała lista, słuchajcie. Można nie mieć monetyzacji, bo po prostu to wykrywają, więc bardzo łatwo jest jakby zdenerwować YouTube'a, bardzo łatwo jest zranić YouTube'a, wypowiadając niektóre słowa, które mu nie pasują. I tutaj chciałabym od razu przejść do tego, że
nie wiem jak wy, czy zauważyliście, czy macie takie zdanie. Wiem, że duża część podobnie myśli, ponieważ widzę komentarze pod tym filmem o Dollskill, że świat zmierza w taką stronę, że coraz bardziej ludzie są wrażliwi. Z roku na rok nowe, rodzące się dzieci, dorastające są coraz bardziej wrażliwe na wszystko, słuchajcie. I jeżeli chodzi o ten filmik o Dollskill, to tak szybciutko powiem, że to był filmik o całej aferze na temat tego, że dana firma produkuje ciuchy i sprzedaje ciuchy, które promują gwałt, bycie stripteaserką, są rasistowskie i tak dalej. No i pokazywałam tam różne zdjęcia, które to jakby udowadniają. To nie są moje dowody, to nie są moje zarzuty, to jest wszystko, co ja wyczytałam w artykułach, no bo takiej dramy na całą Amerykę by się nie zrobiłaby się tylko dlatego, że mi coś nie pasuje, prawda? No i słuchajcie, większość komentarzy pod moim filmem jest taka, że po prostu wy, moi widzowie, nie rozumiecie, dlaczego zrobiło się takie halo, dlatego, że na przykład według was pióropusz na głowę do kupna wcale nie jest rasistowski, dlatego że nie widzicie nic złego w tym, że buty do striptease'u, które są również dobrze podkreślone przez was butami do pole dancingu, też nie jest złe, nie ma nic złego promowanego do promowania. Jeżeli chodzi o to, że są jakieś nadruki z żyletkami, no to podkreślacie, że przecież od wielu lat można kupić takie kolczyki i to wszystko. I słuchajcie, to jest jak najbardziej prawda. Ja właśnie tak, im więcej czytałam waszych komentarzy, tym bardziej do mnie dotarło, że ludzie naprawdę robią z niczego dramę. Przecież ja jestem rocznik 93 i jak miałam 12, 13, 14, no do 14 lat, no to byłam w tej wspaniałej fazie emo. I słuchajcie, w tej wspaniałej fazie emo wszyscy nosili właśnie takie rzeczy jak kolczyki a la żyletki, jakieś takie, nie wiem, naszyjniki z pistoletem czy coś w tym stylu. No ja oczywiście, ja byłam bardziej scene, chociaż nie wiedziałam tego wtedy, niż emo, ponieważ ja ubierałam się bardzo kolorowo, ale pamiętam, że na przykład Natalia miała bransoletkę, która była zrobiona z dwóch, z takich kajdanek. Mi się to strasznie podobało. Też można by powiedzieć, że to jest promowanie jakiejś agresji, a to po prostu było takie cool i alternatywne. I do dzisiaj takie gadżety i tego rzeczy takie są. Ona miała też, pamiętam, takie pierścionki, które były jak kasket. Tak, jak kasket, czyli coś, czym takie te pierścionki takie, którymi w filmach pokazują, że ludzie biją się, no wiecie, takie na pięści. I słuchajcie, też można by powiedzieć, że to jest takie czy siakie, ale te, nie wiem, 12, 13, ileś tam lat temu, no to w ogóle się o tym nie myślało, to po prostu gadżety sprzedawane wszędzie, to było takie biżuteria sprzedawana w H&M-ie i nie było żadnego halo, więc jak najbardziej się zgadzam z bardzo dużą ilością osób, że to jest bardzo jakieś takie wyolbrzymione, że właśnie taka firma promuje takie rzeczy, no bo takie coś jest od dawna i właścicielka tej firmy podkreśla, że to jest alternatywne. Jednak tyle ludzi się oburza, no i no to jeżeli się tak oburzają, no to nie kupujcie, nie wspierajcie tej marki. Ale faktycznie ludzie z subkultury emo, goth i tak dalej noszą takie rzeczy. I nie ma w tym nic złego. Nie uważam, żeby taka osoba była chodzącą reklamą jakichś agresywnych akcji. Więc jak najbardziej macie tutaj rację. Tak właśnie jak sobie więcej pomyślałam o tym, jakie były te moje czasy emo i moi znajomi jak się ubierali, no to w ogóle się o tym nie myślało. To po prostu było takie, o, nie masz kryształowych kolczyków, ale masz takie, na których jest pistolet, ale jesteś po prostu cool, nie? I to nie było tak, że o Jezu, pistolet, agresja. Nie, 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 to w ogóle nie było tak. To po prostu była moda. To po prostu była moda, to było trendy. No i niektórzy nadal są w takich subkulturach, tak? Faktycznie duża ilość z was ma rację, jeżeli chodzi o te komentarze pod tym filmem, słuchajcie. No i właśnie to mnie wzięło tak na całą myśl właśnie o tej monetyzacji słów, które mogą ranić innych, ciuchy, które mogą ranić innych, że my naprawdę jako ludzie jesteśmy coraz bardziej wrażliwi. I może dlatego to wszystko się zmienia, ale naprawdę zobaczcie, że teraz bardzo łatwo jest ludzi obrazić. Nie wiem, na przykład, jeszcze wracając do tego filmu, pokazywałam wam tam bluzę, na której był napis Goth is white, czyli gotyccy ludzie są biali, tak, że gotyci są, no, biali, no wiecie o co chodzi. I to było odebrane jako rasistowskie, no i firma powiedziała, że nie, nie o to chodzi, chodzi nam o ubiór, nie o kolor skóry. Ale słuchajcie, ja ostatnio weszłam sobie na aplikację Disneya i patrzę, że jest nowy film, zrobiony przez Beyoncé, który nazywa się King is Black, czyli król jest czarny. Także królem jest czarny. No to dlaczego im wolno mówić coś takiego, a ludziom białym
gdyby ktoś chciał, bo tutaj wiadomo, ten Goff is white, to było odebrane źle, ale tu było odebrane źle, jednak kiedy Beyoncé, osoba ciemnego koloru skóry, mówi, że czarny jest królem, to jest okej. Wydaje mi się, że to się zrobiło bardzo jednostronne. Ja, słuchajcie, akceptuję wszystkich, w ogóle nie patrzę na kolor skóry, to mnie nie interesuje mnie to po prostu my się wszyscy po prostu jesteśmy ludźmi, a to, że mamy inny pigment, no to co? Ale wydaje mi się, że to się robi bardzo jednostronne. Takie coś, że ludziom nie wolno nazwać kogoś, wiecie, nie wiecie, kiedy można kogoś powiedzieć, że jest czarnym, czy jest afroamerykaninem, czy co można powiedzieć. Jednak jak ktoś podejdzie i powie, że wy jesteście vanilla, to jest okej, okay, prawda? Więc no, jestem ciekawa, co wy myślicie. Zróbmy sobie tutaj taką dyskusję, no bo mi się wydaje, że naprawdę jesteśmy coraz bardziej wrażliwi. I to samo dotyczy też orientacji i tego, że wydaje mi się, że dzieci dorastające teraz będą w przyszłości miały duży problem z nawiązywaniem jakichś znajomości, bo nigdy nie będzie wiadomo, kto czuje się kim. W sensie powiesz, hej kolego, a kolega może się odwrócić i powiedzieć, nie, ty po prostu sprawiasz mi przykrość, bo ja jestem niebinarny. Przepraszam, nie pamiętam, jak się mówi po polsku, ale wiecie, o co chodzi, więc nigdy nie będzie wiadomo, ludzie będą bardzo wrażliwi na tym punkcie. A przecież skąd mamy wiedzieć, czy ktoś, kto wygląda jak dziewczyna, ma inną orientację, czuje się inaczej. Wiecie, no my tego nie wiemy, my widzimy tylko fizycznie, jak ktoś wygląda. I ta cała, to takie, no nie wiem, to wszystko jest jakieś takie strasznie bardzo wrażliwe. I słuchajcie, ostatnio oglądałam, już nie pamiętam, jakiś film w ogóle, Poland, i oni tam mówili o jednym fragmencie filmu reżysera Życia, gdzie on wchodzi do pokoju i mówi, hej synku. I ten synek mówi, a skąd ty wiesz, że ja jestem synkiem? I on mówi, o, przepraszam, kochanie. On mówi, nie mów kochanie, bo to podchodzi już pod jakąś tam pedofilię. I ja totalnie rozumiem, co reżyser Życia chciał przekazać tym, bo on to mówił, że to będzie tam rok 2045, kiedy on będzie mieć dorosłe dzieci. Jednak chłopaki z w ogóle Poland powiedzieli, że to było niepotrzebne, nieśmieszne i tak dalej. Ja uważam, że to było nie tyle, że śmieszne, ale wydaje mi się, że bardzo prawdziwe, że mogą powstawać takie problemy przez to, że jesteśmy coraz bardziej wrażliwi, coraz więcej dochodzi tych różnych, jak to się nazywa, no ludzie odnajdują się w różnych ciałach, tak, odnajdują się, że są chłopak, że jest kobietą, kobieta, że jest chłopakiem, ci no, niebinarni, transgender i tak dalej, więc bezpłciowi, ludzie są też, którzy uważają, że są tam bezpłciowi i jak najbardziej to jest okej, okay, tylko moim zdaniem nie powinni być aż tak wrażliwi do tego, że ktoś nie wie. I to, co pokazał reżyser Życia, wydaje mi się, że było takie, no może nie stuprocentowo super, tak, ale po prostu pokazuje to tą wrażliwość i jak bardzo wrażliwi będziemy na wszystko i jesteśmy i my się strasznie zmieniamy. I ja bardzo często rozmawiam z Darnem na temat tego, że właśnie ludzie jakoś z roku na rok wszyscy są bardziej tacy, mniej mocy mają w sobie, wiecie, byle słowo ich zrani. Bardzo łatwo jest ludzi zranić, ludzie nie mają tej mocy, żeby iść przez życie, wszystko ich po prostu rani. Każde słowo każdego, to, że ktoś czegoś nie wie i nazwie was kimś innym. To, że koszulka mu nie odpowiada, że kolor. Wiele z was mi mówiło, że dziewczyny nie mogą mieć warkoczyków, bo jest to odbierane jako rasistowskie, bo to jest fryzura zaklepana dla Afroamerykanek. I tak faktycznie jest. Ale Afroamerykankom wolno nosić blond peruki i jakoś nikt nie mówi, że to jest rasistowskie, bo z tego, co zauważyłam, ten cały rasizm to jest tylko w kierunku czarnoskórych osób, a rasizm może być też w kierunku nas, białych osób. I jeszcze raz powtarzam, że ja to mówię jako osoba naprawdę, którą nie obchodzi kolor skóry ludzi, tylko po prostu widzę, co się dzieje i to mnie troszkę przeraża, że wszystko jest takie delikatne. Bardzo niedługo będziemy się bać cokolwiek powiedzieć, i to pojawia się wszędzie, w życiu, w internecie, jak widzicie w mojej pracy, nawet nie wiem, co robię źle, że moje filmy wyskakują jako takie, że nie może być na nich żadnych reklam i no nie wiem, powiedzcie mi, co wy myślicie, mi się wydaje, że to wszystko jest takie strasznie przewrażliwione, że powinniśmy się nawzajem edukować, ale nie denerwować się nawzajem, że ktoś czegoś nie wie, bo się nie doedukował, że to, że tamto.
No właśnie tak do tego skłoniło mnie tak głównie ta duża ilość waszych komentarzy, że wy nie rozumiecie, dlaczego te ciuchy na tej stronie były odbierane jako właśnie rasistowskie czy niepoprawne i że to, że gdzieś jest żyletka, to nie znaczy, że to jest samobójstwo. No właśnie, przecież żyletki są też używane do golenia na przykład, więc to jest jak najbardziej poprawne, w sensie jak najbardziej rozumiem, że przecież ta rzecz nie ma tylko jednego użytku, prawda? Więc no naprawdę, ja jestem mega zdziwiona. No i słuchajcie, zgubiłam to, o czym mówiłam. Nie powinnam nagrywać podcastu o godzinie 4, kiedy jest to najbardziej taki czas, gdzie Darren mnie woła i zawsze coś pyta. No ale dobra, więc tak, więc słuchajcie, ta wrażliwość, to wszystko, no już nie można nic powiedzieć na YouTubie, nie można nic powiedzieć w prawdziwym życiu. Wszędzie bardzo łatwo możemy być obrzuceni tym, że jesteśmy nietolerancyjni i nie można już mówić, co się myśli. No ja nie wiem, gdzie ten świat po prostu zmierza. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na ten temat. Ja tutaj nie jestem jednostronna, jestem otwarta naprawdę na to wszystko, co wy mówicie. Mega jest widzieć, że każdy ma po prostu tak różne podejścia i troszkę bardziej się doedukować, jak co ludzie myślą po prostu. I właśnie powiem, że dzięki temu YouTube'owi tak skłoniło mnie to wszystko tego myślenia na ten temat, no bo coraz więcej moich filmów wychodzi, że ja promuję jakieś akty terrorystyczne, czego ja takiego tematu nigdy nie poruszyłam na swoim kanale i wiecie, i tak sobie myślę, kurczę, teraz naprawdę już nic nie wolno powiedzieć. Nic nie wolno powiedzieć, nic nie wolno pokazać, wszystko może być traktowane jako złe. Tak samo jak wiecie, gdzie tutaj, gdzie powinna być ta bariera pomiędzy, że dzieci mają dostęp do internetu i w internecie nie powinno być rzeczy nie dla dzieci, ale z drugiej strony to my jako dorośli nie mamy już miejsca w internecie i niby jest YouTube Kids, ale dzieci też pojawiają się na innych stronach i tak dalej. I teraz czy to jest wina rodziców, którzy nie zatrzymują dzieci, czy to, że są dorośli, którzy mają inne filmy, inny content nie dla dzieci, kogo tu jest wina, co i jak, jest to takie wszystko, takie życie jest po prostu nie fair, nie sądzicie? Po prostu jest to wszystko nie fair. No ale dobra, powiedzcie mi koniecznie, co myślicie na ten temat. Ja mam nadzieję, że uda mi się dalej kontynuować z waszymi ulubionymi filmami, czyli dramami, bez żadnych większych problemów. Chociaż zauważyłam, że teraz nawet jak film nie jest dramą u mnie, jest zwyczajnym filmem, jakimś vlogiem, to YouTube i tak 3 godziny mu zajmuje, zanim może mi włączyć monetyzację, kiedy w moim filmie naprawdę jest zero rzeczy niepoprawnych. Naprawdę, żadnych przekleństw, żadnej nagości, nic takiego, no ale wyszukują się chyba już najmniejszych rzeczy. Tak jak mówię, nawet nie można powiedzieć nic religijnego, czy czegoś o Bogu, Jezusie, bo to automatycznie jest zakazane. Już niedługo nie będzie można powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia, bo to też będzie jako złe, no nie? Że nie wolno, bo co jeżeli ktoś nie wierzy w tego samego Boga? No naprawdę, nie wiem, świat jest zbyt wrażliwy i my się kiedyś wykończymy jako ludzie. To ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli właśnie dojdzie do momentu, że ludzie wyginą, to będzie tylko i wyłącznie nasza wina z różnych powodów. I jednym z powodów wydaje mi się to, że będziemy po prostu tak mało silni. Tego słowa mi brakowało. Nie mocni, silni. Tak mało silni będziemy. Dobra, dajcie koniecznie mi znać, co myślicie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego podcastu. Mam nadzieję, że następny będzie przeze mnie nagrany z mniejszą agresją w głosie. Ale poruszyło mnie to. Po prostu poruszyło mnie to, że wiecie, chce się być w internecie, chce się być sobą, a coraz mniej można powiedzieć. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to zapraszam do subskrypcji i komentowania. Jeżeli na innej platformie, to super, że słuchacie mnie też na innej platformie. Pamiętajcie, że na moim Instagramie zawsze jestem otwarta na propozycje co do kolejnego podcastu. Ja Wam życzę miłego dnia i do usłyszenia wkrótce.